IBM zwiększa zyski, a mimo tego cena akcji spada. Dlaczego? Tesla z największym jednodniowym wzrostem ceny akcji od 11 lat. Co wywołało taką euforię inwestorów? Danaher prognozuje spadek przychodów i inwestorzy reagują wyprzedażą akcji. Czy są powody do zmartwień? O tym, co jeszcze się działo w ostatnich dniach na giełdzie i w gospodarce, opowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Cześć, witam Was w odcinku z serii cotygodniowych wiadomości ze świata finansów na kanale Giełda Inwestycje Trading. Ten kanał powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk. Jeżeli dbacie o swoje finanse i chcecie otrzymywać na bieżąco, regularnie, co tydzień informacje z giełdy i z gospodarki, to koniecznie już teraz wciśnijcie przycisk subskrypcji kanału, aby nie pominąć przyszłych cotygodniowych wiadomości. Przejdźmy od razu szybko do podsumowania stóp zwrotu na najważniejszym rynku świata. S&P 500 w minionych 5 dniach spadł o około 0,75%. Technologiczny indeks Nasdaq 100 wzrósł o niecałe 0,5% i indeks małych i średnich spółek Russell 2000 stracił prawie 2%. Technicznie na głównym indeksie względem poprzednich tygodni nic się nie zmieniło, więc przechodzimy od razu do najlepszych i najgorszych spółek z minionego tygodnia i ta lista tradycyjnie uwzględnia spółki notowane na amerykańskim rynku, których kapitalizacja przekracza 10 miliardów dolarów. Liderem minionego tygodnia była spółka, która w 5-dniowym ujęciu wzrosła o prawie 21%. Jednak wzrost ten powstał tak właściwie tylko w jednym dniu po ogłoszeniu wyników finansowych, ale o tym opowiem za chwilę więcej. Jeśli z kolei chodzi o najsłabsze spółki tygodnia, tu również w zdecydowanej większości straty powstawały po ogłoszeniu wyników kwartalnych. Więc nie ma tutaj innych newsów do omówienia niż te związane z wynikami finansowymi, dlatego o tych najważniejszych za chwilę opowiem. Ale najpierw jeszcze szybka aktualizacja mojego publicznego portfela inwestycyjnego. Aktualizacja portfela Freedom 24. W minionym tygodniu w ujęciu składu mojego portfela inwestycyjnego nic się nie zmieniło, ale bardzo prawdopodobnie coś się zmieni już w nadchodzącym tygodniu. Ponieważ kończymy miesiąc, wchodzimy w nowy miesiąc i dlatego zgodnie z planem, jak każdego nowego miesiąca, przeleję do tego portfela kolejne $600. I te pieniądze mam zamiar od razu zainwestować. W co? To zobaczycie za tydzień, jeśli uda mi się w to zainwestować, więc polecam zostawić suba, żeby się o tym przekonać, w co zainwestowałem te pieniądze. Bo co tydzień pokazuję Wam skład tego portfela inwestycyjnego i tym samym mam nadzieję, że Was też zachęcam do inwestowania. Wartość tego portfela inwestycyjnego przekracza już 10 tysięcy dolarów, a nie ma on nawet jednego roku. W 11 miesięcy, od kiedy go prowadzę, jest on już o ponad 30% na plusie, co jest niesamowicie wysokim wynikiem, który na pewno nie będzie utrzymany, bo zeszły rok po prostu był ponadprzeciętnie dobry i stąd ten wynik, ale jakby nie patrzeć, to jestem już ponad $2000 do przodu. To jest przyjemne, jeżeli sobie uświadomimy, że pieniądze pracują dla mnie, a ja coraz mniej dla pieniędzy. Tak, jeśli z biegiem lat będę tę równowagę pracy dla pieniędzy i pracy pieniędzy dla mnie przechylał na szale tego pierwszego, to na pewno za wiele lat będę odczuwał coraz większą swobodę finansową i będę sobie po prostu wdzięczny. Tak, po to to robię. Bo ja też donikąd nie uciekam, inwestuję na długie lata i mam też zamiar tak długo, jak inwestuję i jak tylko prowadzę ten kanał, Was o tym informować. Co robię, kiedy, dlaczego. Dlatego, jeżeli chcecie pozostawać z takimi rzeczami na bieżąco, to raz jeszcze zachęcam zostawić suba. Do budowy tego konkretnego portfela korzystam z usług brokera Freedom24. To jest regulowany w Europie broker, który jest notowany też jako spółka na Nasdaqu i za rejestrację i wpłatę określonej kwoty ten broker przyznaje nowym klientom również akcje, co jest, myślę, atrakcyjną zachętą, aby nie odkładać inwestowania na bliżej określoną przyszłość, a zająć się tym po prostu wcześniej niż później. Dodatkowo dla niepewnych tego, w co inwestować, ten broker daje możliwość deponowania swoich pieniędzy na oprocentowanych kontach. Jest takie, gdzie macie zawsze bezpośredni dostęp do tych pieniędzy, to jest tak zwane konto D i odsetki się naliczają dziennie. Jest też taka lokata, w której blokujecie swoje środki na określony czas i wtedy otrzymujecie wyższe oprocentowanie, które sięga nawet do 8% w skali roku. Jeśli więc chcecie dać swoim pieniądzom popracować, widzicie, że możliwości jest dużo.
dużo. Linka zamieszczę w opisie pod tym filmem. Tyler Technologies podnosi prognozy na cały rok. Rozpoczął się sezon wynikowy spółek i na pierwszy ogień idzie jedna ze spółek, w której sam też jestem zaangażowany, czyli Tyler Technologies. Ta spółka korzysta na przenoszeniu obciążeń przedsiębiorstw przez klientów z sektora publicznego, z wewnętrznych centrów danych, do chmury, jaką oni oferują. Przychody rozwiązań subskrypcyjnych w zakresie usług informatycznych wzrosły o 17,6% do 347,2 milionów dolarów. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 2,52 dolara, co jest lepszym wynikiem od prognoz analityków, którzy szacowali zysk na akcję na poziomie 2,43 dolara. Pozytywnie wypadły też prognozy spółki. Firma obecnie prognozuje przychody na rok fiskalny 2024 w przedziale między 2,13 do 2,15 miliardów dolarów. Poprzednie prognozy wynosiły 2,12 do 2,15 miliardów dolarów, więc wszedł tu lekki optymizm. Firma zmieniła jednak też swoją roczną prognozę skorygowanego zysku na kwotę między 9,47 do 9,62 dolara na akcję, gdzie poprzednio było to trochę mniej. Reakcja inwestorów na te wyniki była, wiadomo, pozytywna. Akcje spółki po ogłoszeniu tych wyników wzrosły do szczytu około 8,5%. Jednak w trakcie trwania sesji część tych wzrostów została oddana, kończąc dzień z lekko ponad 5% wzrostem. Tyler Technologies to jest taka dla mnie tyci sentymentalna spółka, bo to jest pierwsza spółka, jaką do tego portfela, który Wam przed chwilą pokazałem, nabyłem. Kupowałem tę spółkę w połowie listopada 2023 roku i na inwestycje wtedy zdecydowałem się z powodu bardzo dobrej historii finansowej, bo firma od wielu lat rok w rok zwiększa swoje przychody, dzięki czemu również i zysk netto jest z roku na rok coraz wyższy. Marża ostatnio troszeczkę spadała, ale spadała mniej niż rosły przychody. Myślę też, że spadkowy trend marży dobiega końca, bo dynamika spadku maleje. Po niemalże jednym roku trzymania spółki w portfelu mój zysk na tej inwestycji sięga około 47%. Oczywiście się nie spodziewam, aby wzrosty były kontynuowane w tym samym tempie w przyszłości, ale myślę, że firma wciąż będzie w stanie pokonać szeroki rynek, więc ja w tej inwestycji mam zamiar tkwić na wiele lat. Danaher prognozuje spadek przychodów, inwestorzy reagują wyprzedażą akcji. Danaher po opublikowaniu kwartalnych wyników spadł o około 4%. W raporcie podali, że przychody sięgnęły 5,8 miliarda dolarów, a skorygowana marża zysku operacyjnego spadła rok do roku o 10 punktów bazowych do 27,5%. Skorygowany rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł więc 1,71 dolara i to jest bez zmian rok do roku. Na cały 2024 rok spółka prognozuje spadek podstawowych przychodów w niskim jednocyfrowym przedziale procentowym. Więc podsumowując, Danaher odnotował silne wyniki w trzecim kwartale, przy czym przychody, skorygowany zysk netto na akcje i przepływy pieniężne przekroczyły oczekiwania analityków. Ponadto spółka sfinalizowała przyjęcie Gene Data, wzmacniając swój segment Life Sciences, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom programowym do odkrywania leków. Negatywnie wypadły za to rynki o wysokim wzroście, w tym Chiny, gdzie Danaher odnotował średni jednocyfrowy spadek podstawowych przychodów. Ponadto firma spodziewa się niskiego jednocyfrowego spadku podstawowych przychodów w swojej działalności bioprzetwórczej w całym roku 2024. Jak już wspomniałem, po opublikowaniu wyników akcje spadły o około 4% i tym samym ta spółka dalej pozostaje względem szerokiego rynku z tyłu. Szeroki rynek bije rekord po rekordzie, a Danaher nadal notuje poniżej swoich historycznych szczytów, które ustanowione zostały we wrześniu 2021 roku. Patrząc na osiągane wyniki spółki tak powierzchownie, to nie wykazuje się ona stabilnymi, rosnącymi przychodami, ale akurat w tej spółce nie można na te wyniki patrzeć tylko z tego ujęcia, bo Danaher to jest firma, która przejmuje pod upadające firmy, które później wprowadza na nowe tory i wypuszcza takie naprawione na giełdę. Przez to zaobserwować można skokowe zmiany w przychodach, które raz są po przejęciu w bilansie wliczane i później po sprzedaży firmy znowu odejmowane. Ostatnio na przykład Danaher przejął Gene Data, a wcześniej wydzieliła spółka Danaher inną spółkę, Veralto. Długoterminowo zarówno ja, jak i Daniel trzymamy tę spółkę w swoich portfelach, a to oznacza, że ta firma spełnia nasze kryteria, jakie według nas powinna posiadać długoterminowa inwestycja. Pozostaje teraz jedynie kwestia wyceny i ta wycena obecnie wydaje się być delikatnie zawyżona. Tesla z największym jednodniowym wzrostem od 11 lat.
Tesla przebiła oczekiwania analityków, osiągając skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,72 dolara. Średnia prognoza zakładała zysk w wysokości 0,58 dolara. Wzrost zysku na akcję spółka zawdzięcza wzroście marży. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 10,8%. W pierwszym i w drugim kwartale bieżącego roku było to jeszcze odpowiednio 5,5% i 6,3%, więc tu jest duży skok. Tesla poinformowała również, że wygenerowała 2,7 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych w minionym kwartale i firma wykorzystuje tę nadwyżkę gotówki na sfinansowanie swoich planów wprowadzenia w pełni autonomicznych samochodów, ulepszonego oprogramowania i potencjalną rozbudowę sieci robotaksówek. I to właśnie te punkty są tymi, które dla inwestora są w tej chwili istotne. I jako, że widać w tych punktach poprawę i postępy, inwestorzy zareagowali na te dane z raportu kwartalnego bardzo pozytywnie, doprowadzając do prawie 22% wzrostu ceny akcji, co jest w tej spółce największym jednodniowym wzrostem od 11 lat. Mimo tego wzrostu, tegoroczna stopa zwrotu z akcji notuje na niewielkim plusie, a to jest w sumie dużo słabiej niż wynik, jaki w tym roku można było osiągnąć, decydując się po prostu na taką inwestycję w szeroki rynek. Tesla od początku tego roku zyskała około 4%, a szeroki rynek wzrósł w tym roku o około 22%. IBM zwiększa zyski. Mimo to cena akcji spada. Dlaczego? Skorygowane zyski na akcje spółki IBM wzrosły o 5% rok do roku do 2,3 dolarów. Wynik jest lepszy od prognoz analityków, którzy przewidywali 2,22 dolara zysku na akcję. Słabiej wypadły przychody, które wzrosły o 1% do 14,97 miliardów dolarów, co jest wartością niższą od prognozowanych. Dla inwestorów spadek przychodów jest w tej spółce ważniejszy niż wzrost zysku, bo spadek sprzedaży nastąpił mimo przyspieszenia wzrostu przychodów w sektorze oprogramowania i to oznaczać może, że IBM być może już traci udziały na rynku i chodzi tu przede wszystkim o słabsze wyniki działalności konsultingowej i infrastrukturalnej. Przez to cena akcji po ogłoszeniu wyników cofnęła o około 7%. Jednak z drugiej strony trzeba też uwzględnić bardzo dobry okres firmy, bo IBM od początku roku wzrosło o ponad 32% i mając to na uwadze, korekta nie powinna być zaskoczeniem. Można to uznać za zdrowy element trwającego w spółce trendu wzrostowego. Które spółki w kolejnym tygodniu podadzą wyniki? W minionym tygodniu w tabelce, którą Wam pokazywałem, w której były nadchodzące publikacje wyników, wkradło się kilka błędów. Między innymi błędem było to, że mieliśmy poznać wyniki spółek Amazon i Alphabet i te firmy w minionym tygodniu nie podały wyników, a podadzą je dopiero w nadchodzącym tygodniu. Jeśli chodzi o kolejne spółki, które w kolejnych 5 dniach podzielą się swoimi wynikami, to będą to między innymi Altria, Microsoft, Apple, AMD, Cadence Design Systems, Meta Platforms, ExxonMobil, Intel, czy też Starbucks, który w minionym tygodniu też opublikował ostrzeżenie, że wyniki będą słabsze niż to wcześniej prognozowano. Ponadto wyniki podadzą jeszcze Caterpillar, Comcast oraz wspomniane Amazon i Alphabet. Tym razem sprawdzaliśmy podwójnie, czy nie wkradły się błędy i niczego nie znaleźliśmy. Klasycznie dajcie nam w komentarzach znać, którym z tych spółek byście chcieli, abyśmy my się przyjrzeli w odcinku za tydzień. I klasycznie zachęcam zostawić suba, żebyście tego nie pominęli. WIG wybił dołem. Ryzyko do większych spadków wzrosło. Polski rynek reprezentowany indeksem WIG spadł w minionym tygodniu o 2,3%. Tym samym doszło do wybicia kursu dołem i tym samym również zwiększyło się ryzyko pogłębienia korekty do co najmniej 77,5 tysiąca punktów. To był dołek z sierpnia. Wygląda więc na to, że korekta na polskiej giełdzie się może wydłużyć i dla osób angażujących się na rynku krótkoterminowo aktualna sytuacja nie jest korzystna, a dla osób inwestujących długoterminowo każda większa korekta jest okazją do inwestycji, bo długoterminowo rynek po prostu się rozwija i akcje po prostu rosną, nawet te polskie. Przejdźmy teraz do najlepszych i najgorszych dużych spółek polskich i ich wyników finansowych z zeszłego tygodnia. Szczególnie słabo wypadły akcje grupy Kęty. W ujęciu tygodniowym akcje tej firmy spadły o ponad 15% i spadek ten pojawił się po tym, jak zarząd poinformował, że cele finansowe na 2024 rok mogą nie zostać w pełni zrealizowane. Zarząd grupy Kęty wyjaśnia, że pogorszyły się perspektywy w obszarze wyrobów wyciskanych. Wynikało to przede wszystkim ze słabości zamówień w europejskim przemyśle z sektora motoryzacyjnego. Po stronie wygranych widzimy, że najsilniejszą spółką był Tauron. Akcje w minionym tygodniu wzrosły niecałe 9%.
9% i raczej nie było konkretnej wiadomości, która te wzrosty wywołała, przynajmniej według nas. Jedyna informacja, która by taki wzrost mogła tłumaczyć, to pozytywna rekomendacja od analityków biura maklerskiego BOŚ, jednak my wątpimy, aby BOŚ miał taką siłę przybicia i dyktował krótkoterminowe trendy. Chociaż możemy być w błędzie, ale dajcie nam znać, co wy uważacie, co wpłynęło na taki wzrost akcji Tauron. Napiszcie nam proszę, co myślicie w komentarzach. Bitcoin potwierdził opór, zabrakło sił na jego pokonanie. W minionym tygodniu cena Bitcoina dotarła do górnego ograniczenia flagi, które zbiegło się z oporami wyznaczonymi przy pomocy price action. Krótkoterminowo były to więc poziomy, które można było wykorzystać do sprzedawania. Kiedy jednak już dojdzie do wybicia ponad te opory, dynamika wzrostów powinna przyspieszyć. Inaczej formacja flagi zostałaby zanegowana. Ja w każdym razie planuję pozostać zaangażowany w ETN-ie na Bitcoina, bo ja celuję w dłuższy horyzont czasowy i na tę chwilę moim poziomem docelowym, gdzie planuję sprzedać tę pozycję, to jest 160 tysięcy dolarów. To jest potencjalny zasięg wybicia z formacji flagi. Taka formacja rysuje się na wykresie tygodniowym. Złoto dalej rośnie. Wzrostowy trend kursu złota nieprzerwanie trwa. Jedna uncja kosztuje już około 2740 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki jest niemal dokładnie 11 tysięcy złotych. Technicznie więc nic się nie zmieniło. Wsparcia, które można próbować wykorzystać do zakupu, ciągle pozostają te same. Na wykresie widzicie, że są zaznaczone one fioletowymi polami. Mówię o zakupie, bo jesteśmy w trendzie wzrostowym, a jedna z naszych zasad podczas tradingu to, aby się trendom nie przeciwstawiać, bo szczyt będzie tylko jeden, więc zamiast szukać tych punktów zwrotnych idealnego szczytu albo idealnego dołka, znacznie prościej jest się po prostu przyłączyć do trendu. Dzisiejsza dawka wiadomości powstała dzięki wsparciu Freedom24. W opisie odcinka znajdziecie link przekierowujący do ich strony, gdzie możecie na dobry początek swojej inwestycyjnej przygody otrzymać akcje w prezencie. A osobom chcącym przygotować się na nadchodzące zmiany w polityce USA, polecę obejrzeć ten odcinek, w którym omówiliśmy, które akcje zyskają po wygranej Trumpa, a które przy wygranej Harris.